Nikt wcześniej nie trafiał takich rzutów. 31 grudnia ubiegłego roku lider Chicago Bulls DeMar DeRozan po przechwyceniu nieudanego podania przeciwnika miał 10 sekund, by dać drużynie szansę na zwycięstwo. W koszykówce to mnóstwo czasu na ułożenie akcji, ale DeMar postanowił nonszalancko wykonać kozioł lewo-prawo i oddać szaloną trójkę z jednej nogi prosto w twarz obrońcy. Wielka chwila dla DeRozana, która jednak potrwała 24 godziny dłużej. Jeszcze tego samego dnia gracze Bulls wyruszyli do Waszyngtonu, by zmierzyć się z miejscowymi Wizards. Po trójce Kyla Kuzmy Bulls przegrywali różnicą 2 punktów, mając ledwie 3 sekundy do końca meczu. DeRozan otrzymał piłkę, uciekł w prawo i nabrał na pompkę pierwszego obrońcę, a następnie zdążył wykonać rzut, nim dobiegł do niego drugi. Piłka przeszyła siatkę, Bulls wygrali. Gość nie dość, że trafił 2 buzzer beatery dzień po dniu, to w dodatku zrobił to rok po roku.